trzy, dwa, jeden, start! To już 9. edycja Biegu Jeża. Zmienia się trasa, ale nie zmienia się idea. Dochód z imprezy co roku zasila Zielonogórskie Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt. Trzeba ich wspomagać, bo tak naprawdę dzięki pracy tego schroniska, tych wolontariuszy, tych ludzi, którzy codziennie zastanawiają się nad losem tych zwierząt i pomagają, dzięki temu mamy ład i porządek w mieście, więc to też jest dosyć ważne. A przede wszystkim uczmy się kochać zwierzęta, bo jak kochamy zwierzęta, to i kochamy ludzi. Mile widziane są też przebrania, którymi jeszcze bardziej będzie można zaakcentować naszą sympatię do zwierzaków i to dotyczy zarówno małych, jak i dużych biegaczy, bo tradycyjnie oprócz biegu jeża odbędzie się też mały bieg jeża na różnych dystansach dostosowanych do wieku. W tym roku trasę musieliśmy, że tak powiem, wyjść z Parku Tysiąclecia, mam nadzieję, że tylko na chwilę. I trasę przygotowaliśmy na Stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Wyspiańskiego. Wykorzystujemy tutaj bliskość tego stadionu, który wydaje nam się, że będzie bezpieczny i dla małych jeży, i dla dużych jeży. I nasi zawodnicy będą biegać, pokonując kolejne okrążenia i tutaj od 100 metrów najmłodsze dzieci i potem każde kolejne 400 metrów, 800 metrów, 1200 metrów, a duże jeże mają do przebiegnięcia 8 okrążeń, czyli 3200 metrów. Zapisy na bieg prowadzone są online na stronie www.super-sport.com.pl. Biuro zawodów będzie czynne wyłącznie w dniu imprezy. Zapraszamy Państwa o godzinie 11. My zawsze jesteśmy wcześniej, więc im wcześniej, tym lepiej, bo no, tych ludzi trochę mamy, 400 miejsc, więc każdy musi odebrać swój pakiet. Jeżeli chodzi o osoby odbierające pakiet, no to najlepiej dowód tożsamości. W przypadku dorosłych osób, w przypadku dzieci dziecko musi być z opiekunem. Dowód osobisty, można przynieść swój własny długopis dla zachowania zasad higieny. My też oczywiście będziemy mieli. I to wszystko. Dostają Państwo od nas numery, agrafki do spięcia. Przypominamy, że jest to bieg charytatywny, raczej taka dobra zabawa. O uczestników przed, w trakcie i po biegu zadba Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Medyk. Od lat partner wydarzenia. Nasi uczniowie będą piec ciasto, które potem będziemy rozdawać, będą też dawali ciepłą herbatę, kawę, dodatkowo będziemy zajmować się dziećmi podczas biegu, dodatkowo również będziemy wręczać medale i zabezpieczać trasy w trakcie biegu jeża. Impreza za niespełna 2 tygodnie, 6 listopada, początek o 11 i najpierw biegi dla dzieci. Bieg główny rozpocznie się w południe. Uczestnicy będą mieli do pokonania dystans 3200 metrów.